Witam Was bardzo, bardzo serdecznie w dzisiejszej Szkoły Penetracji. Jako pierwszego omówimy sobie MBT-70, czyli premium szóstego tieru, który tam dostajemy. Możemy go w zasadzie kupić w sklepie premium. No i generalnie, kiedy dojdziecie do czwartych, piątych tierów, zaczniecie go spotykać, a na ten moment to jest dość wymagający przeciwnik, także warto znać jego weak spoty, słabe strony, żeby wiedzieć, jak go załatwić. Pierwszą słabą stroną to jest słaby reload, ponieważ w standardzie wynosi on ponad 12 sekund, a rakietę ładuje 13, także niejednokrotnie strzelicie do niego dwa razy, zanim on da radę Wam oddać, ale jak odda, to na pewno skutecznie, bo jego penetracja jest całkiem niezła. Także do rzeczy, jeśli chodzi o górną płytę i znaczną część wieży, to praktycznie jest plus 400, także jest dla nas z przodu nieosiągalna i nie ma nawet co próbować, łącznie z tym spawem, strzelać w te miejsca, ponieważ będzie kiepsko. Dużo lepiej wygląda to już na dolnej płycie, ponieważ pancerz wynosi od 200 do 300 mm i spokojnie, jeśli gramy piątką, szóstką, damy radę go przebić. Tutaj ten bok wieży, czyli prawy bok wieży, patrząc na niego z przodu, też ma 200-300, można próbować. Ja najczęściej strzelam w dolną płytę, a jeśli nie widzę dolnej płyty, strzelam tutaj w ten wizjer, bo najłatwiej jest w niego wycelować. Tutaj jest pancerz poniżej 100 mm, także spokojnie możemy strzelać. Tutaj ten właz, jak widzicie, to jest strasznie mały cel, także nawet go teraz na obrazku nie widzę i niespecjalnie w niego strzelam, jeśli mam widok na ten wizjer. Jeśli chodzi o boki, to sprawa wygląda już zupełnie inaczej. Na żółto, czyli 200 do 300 mm wieża, bardzo często wchodzi. Jeśli macie penę trochę ponad 300, spokojnie możecie paziować go w wieżę i wszystko wejdzie. A kadłub to już totalny papier, ponieważ tutaj mamy pancerz poniżej 100 mm, także wchodzi jak w masło. Jeśli chodzi o drugą stronę, jest dokładnie tak samo, czyli wieża 200-300, bok poniżej 100. No i najlepiej takiego przeciwnika z takim kopytkiem spotkać od tyłu. Strzelamy gdzie chcemy i wchodzi za komplet, ponieważ armor wynosi poniżej 100 mm. Przejdźmy do następnego czołgu, T-62. Będziecie go bardzo często spotykać na początku, ponieważ to jest trzeci tier, także jest bardzo szybko osiągalny po graczy, dla graczy, także przyda Wam się w dwie strony. Jeśli gracie T-62, będziecie dokładnie wiedzieć, co ukryć, a jeśli gracie przeciwko T-62, będziecie dokładnie wiedzieć, gdzie strzelić. Także przednią płytą bym sobie nawet nie zawracał głowy, bo to jest 100-200, jak na tych tierach. Może coś wejść, jeśli troszkę będzie nachylony, jeśli kąt natarcia pocisku będzie dla nas korzystny, może wejść, ale dolna płyta jest tak ogromna, że można bez problemu w nią strzelać. Tutaj pancerz wynosi poniżej 100 mm, także spokojnie wchodzi z każdego działa. Jeśli chodzi o wieżę, to jest 200-300, także też bym sobie odpuścił próbę strzelania, szczególnie zwróćcie uwagę, jaki tu jest kąt. Gdziebyśmy nie strzelili, to pocisk ma ogromną szansę dingnąć. Ja nigdy, widząc w zasadzie wszystkie czołgi z serii T, nie próbuję strzelić się tutaj, gdzie jest zamalowane na żółto, ponieważ to nie ma sensu. Tutaj jest jeden weak spot poniżej 100 mm, jarzmo działa. No i mamy oczywiście garnek poniżej 100 mm, także to są dwa najłatwiejsze cele, gdzie można się wstrzelić. Tutaj jest jeszcze wizjer kierowcy, ale ja osobiście praktycznie nie widzę tego celu. No i pytanie, czy warto strzelać w wieżę od boku. Wchodzi zdecydowanie częściej, także można sobie pozwolić. Strzał musi być gdzieś w te okolice, gdzie teraz zaznaczam, ponieważ już tutaj, no tu też gdzieś wejdzie, ale musimy uważać, żeby kąt był jak najbardziej prostopadły, ponieważ w innym przypadku będzie rykoszet. Także wieża 100 do 200 mm, można się w nią wbić, no ale dużo łatwiej wbić się w kadłub, który ma poniżej 100 mm, także w zasadzie T62, niezależnie od tego, każdy czołg z serii T bokiem już jest praktycznie bezbronny. Zobaczmy na drugą stronę, jest dokładnie tak samo, czyli najlepiej strzelać tutaj w okolice kadłuba. Wieżę, jeśli nie widzimy, można zaryzykować strzał, zawsze wejdzie, jeśli będzie pocisk wystrzelony pod odpowiednim kątem. No i tył to już oczywiście formalność. Mamy piękny tyłek, w który wchodzi wszystko, nawet z HE-ków. No i wieża też jest poniżej 100 mm, ale tu bym z HE-ków nie strzelał. Weźmy następny radziecki czołg, to jest czwarty tier, także też bardzo szybko będziecie go
spotykać na polu bitwy i też warto znać jego mocne i słabe strony. Także zaczynając od miejsc, gdzie nie strzelamy. Nie strzelamy w spaw, tutaj, czyli połączenie dolnej i górnej płyty. I w wieżę nie strzelamy w górną część. Jeśli chodzi o górną płytę i policzki wieży, nie, to raczej nie będą policzki. Czyli pierwsze prostokąty od jarzma działa w lewo i w prawo. Też radzę w nie nie strzelać, ponieważ pancerz wynosi 300-400 mm, także nie ma sensu dingać. Za to możemy już jakimś niszczycielem na tym tierze spróbować strzelić w połączenie kadłuba i wieży, gdzie pancerz wynosi 200-300 mm. Tu jest jakaś delikatna szansa się wbić, ale dużo, dużo łatwiej będzie wbić się nam w dolną płytę, która nie jest tak duża jak w T-62, ale z powodzeniem możemy w nią strzelać i z powodzeniem będzie wchodzić. Wizjer kierowcy, który jest w tym miejscu, praktycznie tam nie strzelam. No i oczywiście jarzmo działa, też jest jakaś szansa wejścia, jednak to jest mały punkt. No i jeśli widzimy tylko i wyłącznie kawałek wieży, to garnek będzie najpewniejszym celem. Jeśli chodzi o boki, tutaj garnek jest dużo lepiej widoczny, także możemy dużo łatwiej go trafić od boku. Papierowy w zasadzie znów kadłub poniżej 100 mm, także możemy strzelać. Wieża 300-400 od góry i na samym boku 200-300. Jest dużo łatwiej się w nią strzelić niż T-62 ze względu na to, na fakt, że ten owal jest troszkę inny. Strzelając tu pod kątem prostym, bez problemu wbijemy się, mając oczywiście odpowiednią penetrację. Zobaczmy na drugą stronę. Tutaj ten garnek jest dużo mniej widoczny, ale jeśli chodzi o pancerz, jest tak samo, czyli spokojnie strzelamy w kadłub. 200-300, tu ten pas i góra wieży 300-400. Tu bym już nie próbował, bo nie ma sensu. No i zobaczmy tył. Oczywiście, jak to w czołgach serii T, tył spokojnie przebijamy wszędzie, pancerz poniżej 100 mm, także wbijemy się wszędzie i możemy w zasadzie najłatwiej zrobić złom z takiego czołgu. Przelecieliśmy trzy czołgi, wszystko w tym odcinku, komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie, to zarąbiście motywuje, pomaga w rozwoju kanału i do następnego odcinka, pozdrawiam, bany.